skala takich nagród jak dzisiejsze będzie w mojej ocenie rosła, bo ona sygnalizuje, kto jest wysokiej jakości analitykiem, kto jest dobrym zarządzającym, jaka spółka dobrze sobie radzi na giełdzie i może sobie radzić jeszcze lepiej. Kluczowym warunkiem jest to, żeby właśnie była ta wysoka jakość informacji. Mam nadzieję, że ta jakość pozwoli nie tylko rozwijać się giełdzie Parkiet i wręczać w kolejnych latach nagrody, ale również będzie zachęcała kolejne rzesze inwestorów, szczególnie tych inwestorów detalicznych, indywidualnych do inwestowania na giełdzie. Przepis na sukces analizy technicznej to zaufanie w swój warsztat, budowa, praca nad warsztatem, szukanie możliwości na poprawę i konkurencja. Konkurencja wymusza ustawiczną pracę nad poprawą swoich inwestycji. Z drugiej strony zaufanie inwestorów to jest to, co pomaga w dłuższym terminie osiągać dobre stopy zwrotu i motywuje do jeszcze większego wysiłku. Przepis na sukces w analizie fundamentalnej to myślę, że przede wszystkim pokora. Pokora do rynku, spokój, wyważenie. Obserwujemy na rynku nieraz bardzo emocjonalne ruchy. Spoglądamy na to na ogół. Staramy się spoglądać na to z wyważeniem. Rozsądne podejście do sprawy, dobra, precyzyjna, jakby powiedzieć, warsztat pracy. Jest to coś, co na pewno nam pomaga i daje dobre wyniki inwestycyjne. Cieszę się, że rynek kapitałowy darzy nas zaufaniem. Dobre wyniki i dobre wzrosty to jedna rzecz, ale przede wszystkim najbardziej jesteśmy zadowoleni z tego, jako zarząd Benefit Systems, że już prawie 1 000 000 osób w Polsce i za granicą korzysta z naszych produktów, kart sportowych. Będziemy się dalej rozwijać i oferować nasz produkt w kolejnych krajach. Bardzo interesujące wydarzenie. W poważnej konkurencji wzięliśmy udział z takimi podmiotami dużo większymi jak PGNiG, PKO BP. No i mamy laur, byka i niedźwiedzia, co cieszy. Będziemy starali się taki wynik podtrzymać w roku 2018, wprowadzając naprawdę bardzo restrykcyjne programy oszczędnościowe, nowe systemy zarządzania i zmieniając politykę zarządzania finansami również. Mam ambicje i ta ambicja jest poparta już kilkuletnimi pracami przygotowawczymi do sprowadzenia w to miejsce hotelu z najwyższej półki, takiego, którego jeszcze w Polsce nie ma i który będzie wyznacznikiem luksusu w Warszawie, a Warszawa takich hoteli i Polska w Polsce bardzo takich hoteli potrzebujemy. My jesteśmy deweloperem, który stawia na zdywersyfikowany portfel, przez to jesteśmy odporni na wahania koniunktury w poszczególnych segmentach rynku. Najważniejszym wydarzeniem tego roku będzie reklasyfikacja Polski do statusu krajów rozwiniętych przez agencję FTSE Russell. I wiele wydarzeń wokół rynku kapitałowego jest podporządkowane. Konferencje, wyjazdy również zagraniczne, czy to organizowane przez biura maklerskie, czy przez giełdę, to musimy tych inwestorów, którzy specjalizują się w rynkach rozwiniętych, przyciągnąć. Wstał na rynek rozwinięty, będzie się zwiększał odsetek firm na giełdzie, które mają globalnie skalowalny produkt. Są wciąż dość małe firmy, ale z bardzo dużym potencjałem wzrostowym, więc debiuty może nie będą tak spektakularne w sensie wartości, ale ilości i takiego potencjału wzrostowego wygląda to bardzo dobrze. Czy WIG rośnie, czy bardzo trudno, to jest pytanie bardziej do analityków i zarządzających. My dbamy o to, żeby można było bezpiecznie handlować akcjami.